Cześć, witam Was bardzo, bardzo gorąco. Bohaterem dzisiejszego mojego filmu będzie eteryczny olejek herbaciany, inaczej olejek z drzewa herbacianego. Podam Ci aż 35 zastosowań tego fenomenalnego olejku. Także obejrzyj film do końca, a zobaczysz, ile można wycisnąć z tego malutkiego, skromniutkiego olejku herbacianego. Ale zanim przejdę do sedna, wyjaśnienia wymaga pewna kwestia, a mianowicie różnica między olejem a eterycznym olejkiem. To jest eteryczny olejek herbaciany i różnica między olejami jest taka, że eteryczne olejki są produktami bardziej skondensowanymi, skoncentrowanymi i z tego względu działają bardzo mocno. Trzeba z ich zastosowaniem uważać, bo nawet kropelka takiego olejku herbacianego, oczywiście eterycznego, może podrażnić. Co w przypadku stosowania oleju się praktycznie nie zdarza. Także pamiętaj, oleje, a olejki eteryczne są to produkty zupełnie innej kategorii i inaczej działające. Ale teraz przechodzę do sedna i podaję te 35 zastosowań dla tego rewelacyjnego eterycznego olejku herbacianego. Olejek z drzewa herbacianego w lecznictwie stosowany był od dawien dawna. Aborygenowie leczyli nim kaszel, przeziębienia, ból gardła, rany czy dolegliwości skórne. W latach 20. i 30. ubiegłego wieku naukowiec Arthur Penfold w serii gazet opublikował pierwsze raporty o jego aktywności przeciwbakteryjnej. Być może Cię to zaskoczy, ale olejek z drzewa herbacianego nie ma nic wspólnego z popularną herbatą. Pozyskiwany jest z krzewu Melaleuca alternifolia rosnącego w Australii, potocznie nazywanego drzewem herbacianym. Przez tysiące lat Melaleuca alternifolia skutecznie działało na wiele różnych dolegliwości. Obecnie w ramach powrotu do natury i eliminowania syntetyków wokół siebie taka naturalna alternatywa na wiele przypadłości jest na wagę złota. Teraz przedstawię Ci aż 35 zastosowań olejku z drzewa herbacianego w warunkach domowych. Pierwsze to ból gardła. Dodaj 2 krople olejku herbacianego oraz szczyptę soli do filiżanki z ciepłą wodą. Wymieszaj i płucz gardło takim roztworem 2-3 razy dziennie. Oczywiście nie połykaj. Drugie zastosowanie to poparzenia słoneczne. Wymieszaj 1 łyżeczkę nierafinowanego oleju kokosowego z 1 kroplą olejku herbacianego i delikatnie okładaj poparzoną powierzchnię skóry. Zastosowanie numer 3. Na tatuaże, aby uniknąć infekcji. Możesz użyć nierozcieńczonego lub wymieszanego z olejem kokosowym. Smaruj nim tatuaż. Czwarte zastosowanie, pomocny w odstraszaniu niektórych owadów, np. kleszczy czy komarów. Piąte, zakażenia i zapalenia pochwy. Dodawaj kilka kropli olejku do wanny z wodą. Szóste, łojotok. Na skórę dodaj 10 kropli olejku herbacianego do oleju bazowego, np. kokosowego czy oliwy i masuj obszary łojotokowe. Powtarzaj tak 2-3 razy dziennie. W przypadku łojotoku skóry głowy dodaj 10 kropli olejku herbacianego do 2 łyżek szamponu, masuj tym skórę głowy, a następnie pozostaw na 10 minut, po czym spłucz. Możesz również dodać około 10 kropli olejku do wanny z wodą. 7. Ugryzienia owadu. Nanieś bezpośrednio na ugryzienie nierozcieńczony olejek. Działa naprawdę fenomenalnie, nieraz testowałam na sobie. 8. Zapalenie stawów. Wymieszaj 10 kropli olejku z drzewa herbacianego z 2 łyżkami oleju bazowego. Masuj bolące miejsca oraz podeszwy stóp 2-3 razy dziennie. 9. Astma. Dodaj kilka kropel olejku do naczynia z wodą. Ogrzej, wdychaj ciepłe opary, ale uważaj, nie gorące, kilkakrotnie podręcznikiem. 10. Nieprzyjemny oddech. Wypłucz jamę ustną 2 łyżkami wody z dodatkiem 2 kropelek
olejku herbacianego. 11. Zapalenie pęcherza moczowego. W płytkiej kąpieli z dodatkiem kilkunastu kropli olejku usiądź chwilę i dokładnie się umyj. 12. Zapalenie oskrzeli. Stosuj inhalację jak w przypadku astmy oraz masuj roztworem oleju bazowego, 1 łyżeczka, z kilkoma kroplami olejku z drzewa herbacianego, klatkę piersiową. 13. Łupież. Dodaj do szamponu 20-30 kropli olejku i umyj głowę. Po umyciu wmasuj jeszcze kilka kropli olejku w skórę głowy. 14. Sucha skóra. Do łyżki oleju migdałowego dodaj 5 kropli olejku herbacianego. Masuj suche miejsca. 15. Trądzik. Dodaj kilka kropli olejku do preparatu myjącego. Możesz stosować również punktowo, nanosząc bezpośrednio na wypryski niewielką jego ilość. 16. Brodawki. Nanieś bezpośrednio olejek na brodawki, używaj rano i wieczorem. Jeśli to konieczne, rozcieńcz innym olejem. 17. Rany. Zanurz ranę w wodzie z dodatkiem kilku kropli olejku z drzewa herbacianego lub spryskaj z atomizera. Ilość olejku dopasuj do swojej wrażliwości. Jeśli nie odczuwasz bólu pieczenia, możesz spróbować nanieść go bez rozcieńczania w wodzie. 18. Zakażenia wirusowe. Rozpylaj po całym domu wodę z dodatkiem olejku i wdychaj jego parujące opary. 19. Zapalenie tchawicy. Rób inhalację jak w przypadku astmy oraz wypłucz roztworem usta i masuj nim szyję oraz podeszwy stóp. 20. Dezynfekcja i oczyszczanie szczoteczki do zębów. Nanieś olejek bezpośrednio na szczoteczkę 1-2 razy w tygodniu w celu eliminacji drobnoustroju. 21. Grzybica paznokci. Przetrzyj jedną lub dwoma kroplami olejku cały paznokieć i pod nim, jak tylko się da oczywiście, stosuj raz dziennie, najlepiej przed snem. 22. Bóle mięśni. Spraw sobie ciepłą kąpiel z dodatkiem kilku kropli olejku, aby rozluźnić mięśnie. 23. Zapalenie zatok. Stosuj jak w przypadku astmy. 24. Świerzb. Nałóż 1-2 kropli oleju herbacianego na zaatakowane miejsce. Dokładnie wmasuj w skórę rano i wieczorem. Stosuj również gorące kąpiele z dodatkiem soli i 10-20 kropli olejku. 25. Grzybice skóry. Wymieszaj 1 kroplę olejku herbacianego z 1 kroplą olejku lawendowego. Nanoś bezpośrednio na zainfekowane miejsca. 26. Reumatyzm. Aby zmniejszyć dolegliwości bólowe, wymieszaj 20 kropli olejku herbacianego w łyżeczce oleju bazowego. Może być kokosowy. Masuj bolące miejsca 2-3 razy dziennie. 27. Łuszczyca. Dodaj 10 kropli olejku z drzewa herbacianego do 1 łyżki oleju bazowego i masuj 2-3 razy dziennie obszary dotknięte łuszczycą. Możesz również spróbować zastosować nierozcieńczony olejek. 28. Zabezpieczenie przed szkodnikami. Mrówki oraz inne szkodniki nie znoszą olejku herbacianego. W miejsca ich bytowania nanieś kilka kropelek. Możesz również spryskać te miejsca wodą z dodatkiem kilku kropli olejku. Meble, szafki i tym podobnie, natomiast przecieraj takim roztworem. 29. Usuwanie pleśni. Przygotuj roztwór, 2 łyżeczki olejku z drzewa herbacianego i 2 szklanki wody. Spryskuj spleśniałe miejsca. Pamiętaj, aby dokładnie wstrząsnąć przed użyciem. Jeśli jakimś cudem ręczniki, pościel czy ubrania spleśniały, dodaj do prania pół łyżeczki olejku herbacianego. 30. Zapalenie krtani. Do szklanki ciepłej wody dodaj 5-10 kropli oleju oraz szczyptę soli. Płucz tym roztworem gardło 2-3 razy dziennie. Nie połykaj. 31. Dla zwiększenia odporności organizmu. Regularnie spryskuj powietrze w domu roztworem wody i olejku. Masuj również podeszwy stóp roztworem kilku kropli olejku herbacianego z olejem bazowym. 32. Do czyszczenia w gospodarstwie domowym. Możesz dodawać do własnych środków czyszczących w celu eliminacji bakterii,
wirusów i grzybów roztworem wykonanym z dwóch szklanek wody i dwóch łyżeczek oleju z drzewa herbacianego dobrze czyścić łazienkę, toaletę czy kuchnię. 33 chorowy dziąseł. Do pół szklanki wody dodaj kilka kropli olejku z drzewa herbacianego oraz olejku miętowego. Płucz tym roztworem jamę ustną 2-3 razy dziennie. 34. Infekcja i ból ucha. Dodaj 2-3 krople olejku do 2 łyżek ciepłej oliwy z oliwek. Zakrop kroplomierzem kilka kropli takiego roztworu do ucha. Przechyl na chwilę głowę na bok. Użyj bawełnianego bacika do wchłonięcia nadmiaru oleju. Powtarzaj 2-3 razy dziennie. 35. Alergie. I to już będzie ostatnie zastosowanie tego wspaniałego olejku. Używaj miejscowo, masując klatkę piersiową, brzuch i stopy. Aby skutecznie stosować olejki eteryczne i nie tylko olejek z drzewa herbacianego, konieczne czasem bywa ich rozcieńczenie w innym oleju, który stanowi tak zwaną bazę. Przydatne jest to szczególnie w przypadkach, gdy należy masować dany obszar i aby olejek został lepiej rozprowadzony. Popularne oleje bazowe to olej kokosowy, oliwa z oliwek, olej migdałowy czy olej jożoba. Oczywiście możesz zastosować swój inny ulubiony olej. Nie kryję, że moim faworytem jednak jest olej kokosowy, a to ze względu na jego konsystencję. Nie ścieka, imituje maść i daje się świetnie rozprowadzać. Poza tym ma również wspaniałe właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze oraz długo zachowuje świeżość. Jak widzisz, olejek z drzewa herbacianego ma wszechstronne zastosowanie. Nic w tym dziwnego, bo jest naprawdę skuteczny, o czym możesz się samodzielnie przekonać. Jeżeli znasz inne sprawdzone sposoby wykorzystania olejku z drzewa herbacianego, z chęcią się z nimi zapoznamy. A jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami, koniecznie zasubskrybuj mój kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnego z nich. Odsyłam Cię również do innych moich mediów społecznościowych, takich jak Instagram, Facebook czy na mojego bloga, gdzie znajdziesz wiele cennych informacji. Linki do mediów społecznościowych oraz do bloga znajdują się pod filmem.